Witam was wszystkich, kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i witam was w 10. odcinku. Zagrajmy w XCOM Chimera Squad. I nie będziemy tutaj przedłużać, tylko będziemy wbijać tutaj, ponieważ tutaj wybuchła nam anarchia. Jest to bardzo trudna misja, której się bardzo boję. No ale musimy się z tym zmierzyć. Przygotowałem sobie ekipę w poprzednim odcinku, więc po prostu wbijamy! Z nadzieją, że nie zginiemy zbyt szybko. Ani za dużo. Those hostiles have dangerous contraband. Get it back. Dobra. Spotkanie 1 z 3. Pełna gotowość. Wszystkie jednostki wchodzące tym wejściem otrzymają plus 50 do uniku, plus 25 do obrony, plus 3 do mobilności. Tryb warty. Okej, okay. Każdy ma co innego. Dobra, zdajmy Zefirę na unik, na obronę bunkra, na mobilność. Mobilność nie jest jakaś nie wiadomo jak ważna. Dajmy szprycę, a na wartę damy chrzestną. Wbijamy. Ona też napisała, wbijamy. Dogadaliśmy się. No dobra, co tu się dzieje się? Okej, okay, nie ma tutaj żadnych... Pretorianin? Idź na Pytona. Na szczęście nie ma tutaj żadnych agresywnych. Bezimienny żołnierz, pretorianin. Kurde, dwóch bezimiennych tam jest. A co my tutaj mamy? Co to jest? Okej, okay, zdezorientujmy pretorianina. Dobra, strzelaj do bezimiennego. Obrażenia, cool. Co my tu mamy? Atak alfa. Użyjmy ataku alfa. Dobra. Uznałbym to za dosyć mocne wejście. Oczyść sklep AGD. Nie pozwoli wrogowi uciec. Może granat blokujący? Chciałbym 4 zmieścić w blokadzie, ale chyba nie dam rady. Dobra, legionista teraz będzie atakował, więc na pewno chciałbym chwycić legionistę. Chciałbym chwycić... W idealnym świecie pretorianina bym jeszcze chwycił, no. Ale gra nie chce, żebym ich tak chwycił wszystkich. Więc tylko 3 mogę. Dobra, rzucimy tak ten granat. Broń zablokowana, cool. Teraz możemy zaatakować. Możemy zaatakować tego legionistę. Cool.
A co to jest? Dodatkową akcję z impetu można wykorzystać zamiast ruchu. Nice! Piękna warta. Dobrze, dobrze. Przejmujemy kontrolę nad tym, co tu się dzieje. Kto teraz będzie? Ten osiłek. Bezimienny, bezimienny. Pretorianin, legionista. Osiłek. Czekajcie. To może byśmy podeszli. Podejdźmy tutaj kawalątek. I czy mogę teraz lepiej trafić tego osiłka po lewej? No, nadal jest kiepsko. To byśmy dobili pytona. Dobra. Co robisz? Co robisz? Co robisz? Oj, biedna. Okej, to jest zdezorientowany. Jesteś zdezorientowany, ale nadal się zachowujesz, jakbyś mógł robić wszystko. No, super. Co robi nam współpraca? Mogę przeczytać? Współdziała z pobliskim zdrowym sojusznikiem, żeby zapewnić mu natychmiastową dodatkową akcję. Dobra, mamy dodatkową akcję, więc możemy teraz komuś przyfasolić. Jezu. Dobra, idźmy pretorianina. Troszkę capnąć. I ustawmy sobie paradę. Teraz ty. Byśmy wyleczyli bunkra. Teraz matka chrzestna. Jezu, co to za dźwięk? Jezu, ten jej robocik chyba się gdzieś zawiesił. Wyciszmy dźwięki. Bo przecież szaleć będzie można. Efektów. Dobra. Nikogo tak nie sięgnę. Podejdźmy kawałek. Okej, mogę ich obu capnąć. Spróbujmy. Nice. Kurde. Cholerni bezimienni. Dobra, Zephira ma teraz paradę, więc nic jej raczej nie możesz zrobić. Chyba, że bunkra okej. Nie starczyło mu ruchu, żeby kogokolwiek zaatakować. Bardzo dobrze. Ty próbujesz uciec mi teraz. Więc idźmy cię zaatakować.
ustawmy paradę. Teraz tak, ty bunkier. On ma zatrzymanie, więc nie będzie mógł się ruszyć w kolejnej turze. Więc pójdziemy schować bunkra. I bezimiennego. Ciach, traf. Bardzo pięknie, bardzo dobrze. Piękna parada. Okej, okay, co z tobą teraz? Podleczmy Zefirę. Okej, okay, czy możemy już dźwięki poprawić? Będziesz się już zachowywać, gro? Tak. Dobra, i teraz tak, dobijamy tego bezimiennego. No, niestety ona miała przeciwpancerne, więc dobiliśmy go. O nie, amunicji nie mamy! Okej, okay, ale mamy darmowe przeładowanie. No, bezimienny i tak cię teraz wyleczy. Strzałem rozpryskowym nic nie zrobię ciekawego. Więc dobijemy osiłka. I teraz co ty zrobisz? Co ty zrobisz? Kogo sięgniesz? Po Zefirę biegniesz? Tak, po Zefirę. Jezu, uwielbiam jak oni to robią. Dobra, ustawmy sobie paradę. Strzelaj. No dobra. Niestety jednemu wrogowi pozwoliliśmy uciec. Tryb wejścia. Pierwsza jednostka, która wkroczy tym wejściem, na pewno odda celny strzał. Dajmy matkę chrzestną. Trudny cel. Wrogowie zadają o jeden mniej obrażeń w czasie wejścia. Nie wiem, dlaczego chciałbym wchodzić tym miejscem. Więc... Eloszka. Okej, okay, paladyn. Osiłek. Żołnierz. Osiłek. Bezimienny. Dominator. Pretorianin. Osiłek. Paladyn. Dobra. Dajcie mi tego dominatora. Dobra, pozbyliśmy się tego dziada. Przez podłogę! Nie będziemy się cackać. Dobra, biegnij dobić tego osiłka. No i zobaczymy, jak to się teraz potoczy. To były duże obrażenia. No, nie jestem szczęśliwy tym, co się tutaj wydarzyło. Okej, oni znowu próbują uciekać. Dobra, podbiegnijmy tutaj. Zaraz. To jest cywil.
Kurde! Dobra, zróbmy najpierw ten strzał rozpryskowy. Nieprzytomny, cool. Kurde no. Ale cieszę się, że pozbyliśmy się tego paladyna, no bo i paladyn, i dominator mają ataki psioniczne. Co mnie kompletnie nie urządza. Czy któryś jeszcze próbuje uciec? Kurde, pretorianin teraz będzie atakować. Ale mamy strasznie słabą celność do niego. Najwięcej mamy na bezimiennych. No dobra, lećmy. Zobaczymy, co pretorianin teraz będzie robił. Co robisz? Co robisz? Nie rób tego. Nie chcesz tego robić. Gnoju! Co się stało? Pudło, okej. Więc tak, wyleczymy chociaż... Ty masz przeciwpancerne pociski. Nie, zrobimy tak, wyleczymy sobie matkę. Więc to po pierwsze. Jaką mamy celność? Okej. Przywróćmy matce turę. Dobijmy bezimiennego. Co robisz? Co robisz? Nie, 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 nie! Okej, dobra, zabrakło mu ataku. Zefira, Zefira, co by tu tobą teraz? Dobra, idź na tego żołnierza. I ustawmy sobie paradę. Okej, okay, kolejny próbuje uciec. Okej! Okay. Wszyscy chcą nagle uciekać. O nie! Muszę cię przeładować. Reloading. Obrażenie od 4 do 6. A ile ty masz tych kropek? 6, 8. No dobra, strzelaj. Czy mogę zobaczyć, ile zadałem obrażeń? 6. To dobrze. Jezu, pretorianina jeszcze w ogóle nie ruszyłem. Dobra, dobij bezimiennego. Czy
czy to oznacza, że będę miał teraz więcej wrogów w tym ostatnim etapie? Bo tak mi się wydaje, że to tak ma wyglądać. Dobra, ty wylecz Zefirę. I strzel. Krytyk. Okej. Dobrze jest. No dobra, wejście trzecie. Główne drzwi, wszyscy tutaj. Plus 3 obrażeń w czasie wejścia. Super. Zacznijmy matulką. Bunkier, szpryca, zefira. Czy jest sens was leczyć, czy nie? Nie, wejdziemy ze strzelaniem. Elo. Jezu, ile ich tu jest? Dobra, po kolei. Jest jeden preto. Berserker, ktoś nowy. Legionista. Osiłek. Żołnierz. 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 Preto. Okej, okay, dobra, to chociaż tyle, że... Nie ma... Żadnych paladynów ani dominatorów. Kurde. Dobra. Cholerna kobra. Muszę uważać na szprycę. Ktoś teraz próbuje uciec? Nikt nie jest oznaczony na ucieczkę. Osiłek. Kurde, dwóch pretorianinów. Berserker. Nie wiem nawet co on będzie robił. Czy ja jestem w stanie się jakoś ustawić tak, żeby trafić więcej osób? Kurde, tam mamy dosyć kiepskie. Dobra, połączymy się ze szprycą. Bo ją będzie trzeba wyleczyć w ogóle, zanim oni zaczną wszystkim ją strzeliwiwać. Strasznie, ale to strasznie ciulowe mamy szanse na trafienie. Teraz tak, ty się musisz podleczyć, to przede wszystkim. Berserker, pretorianin, żołnierz. Ja bym chciał, żebyś tego osiłka trafiła. Kurde, dlaczego spudłowałaś? Coś ty najlepszego zrobił. Oh.
O Jezu, nie jest dobrze. Teraz ten się będzie chciał ruszać. Dobra, obniżyłem go w kolejce. Nie wiem, czy to było dobre zagranie. Dobra, pozbyliśmy się żołnierza. O, całe szczęście pudło. No, tu już nie mieliśmy szczęścia. Nie będziemy na razie robić stabilizacji. Na razie musimy iść w ofensywę tak bardzo, jak to się tylko da. Dobijmy tego osiłka, bo mnie tam wkurza. Dobra, ustawmy paradę, ale wątpię, żeby ktokolwiek ją tam atakował. Co robisz? Zawiesiłeś się. O tak. O Jezu, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Okej, pretorianinowie chcą teraz uciekać. Musimy cię przeładować. Jak ci idzie to krwawienie? Dobra, nie musimy cię jeszcze leczyć. Więc przeładowanko. Kurde, nie damy rady obu trafić. Nie, no dobra, strzelaj w tego Berserkera. Ups. No to już wiem, jaka jest jego mechanika. Dobra. Dobra, weźmy sobie Zefirę. Z dodatkowym atakiem. Capnij pana Berserkera. Ustaw sobie paradę. I dobij teraz go. Okej, pretorianin ucieka. Niedobrze, niedobrze. Przynajmniej wszystkim innym pancerz zmalał. Co ty robisz? Gdzie ty biegniesz? Okej, dobra. W nią sobie może strzelać, tylko ona ma paradę ustawioną. Ten ucieka. No okej, no tak. No bo wrogowie rozdzielają sobie swoją turę na dwa razy najwidoczniej. Co by tu teraz? Dobieglibyśmy. Nie, no dobra, lecimy na legionistę. Ustaw sobie paradę. Dobra, idź ustabilizować bunkra. I strzel do pretorianina. Kuej, krytyk! Podleczmy Zefirę. Just a scratch.
No, niestety znowu nam się audio zbugowało. Kurde, no. Kurde. Uciekł. Nie uciekł? Ucieka, dobra. Dobra, łącznie no chyba trzech uciekło. Ranny, poważnie ranny, no ale ocena nawet poszła dobrze, no. 17 wrogów pojmaliśmy. Wiecie co? Jestem zadowolony z tego, jak mi poszło. Używałem dużo fajnych zdolności, podchodziłem do tego wszystkiego taktycznie, zastanawiałem się, co robiłem i ani razu nie musieliśmy wczytać żadnego etapu. A była to misja na poziomie bardzo trudnym. Sorki, ale muszę się trochę poklepać po plecach. Okej, anarchia w mieście wzrosła do 1, wzgórze renowania pokoje zmniejszyły się o 3. Okej, awans mamy dla Zefiry. It's time you confess. I can quite literally see it on your face. What about my face upsets you? It heats up when I'm around. I know anger when I see it. That's not anger. Yeah. The opposite in fact. What is that supposed to? Oh, I didn't... It's fine. I didn't want it to come up. Make things strange. You didn't. I appreciate your honesty. I should go. Good. Now I can die of embarrassment. Dobra. Fajną zdolność dostaliśmy. Kontrola tłumu. Zefira szybko porusza się dookoła i atakuje każdego pobliskiego wroga, a następnie wraca na pozycję początkową. Cool. Ogółem wszędzie w grze tak jakby odnoszą się do Zefiry w postaci, w formie męskiej, ale głos podkłada kobieta, więc dlatego mówię Zefira. Chociaż nie wiem, czy powinienem aż taką wagę do tego przywiązywać. Dobra, niestety mamy sporo ran. Nowa blizna, osłabienie. Minus 3 punkty życia. Ale ciulowo! Mapa miasta. Nie możemy się tym zająć. Niedobrze, nie idzie to za dobrze. Panie Bobrze! No dobra, w kolejnym odcinku się pewnie zajmiemy tą misją. Montowne w trakcie, szkolenia w trakcie. Operacje specjalne, nie mam nikogo ekstra. Nie mamy kredytów, nie mamy wywiadu. Mamy dużo Elerium, ale... Po co mi to Elerium teraz? No dobra, ale będziemy się odmeldowywać i kończyć tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście lajkujcie i komentujcie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie. No i wpadajcie na Discorda, link jest w opisie. A ja teraz znikam. Bye bye!